W uspokajającym tonie wypowiadał się podczas dzisiejszego spotkania z radnymi dyrektor Suwalskiego Szpitala Adam Szałanda. Obecność szefa największej w subregionie lecznicy związana była z docierającymi do Suwałk niepokojącymi informacjami o szalejącej grypie i licznych infekcjach wywoływanych wirusem RSV. O ile sezonowych zachorowań trudno było nie zauważyć, to aktualna sytuacja w mieście jest stabilna i spokojna, ocenił Szałanda. Przy okazji poinformował również, że wśród licznych pacjentów placówki hospitalizowany jest tylko jeden z potwierdzonym zakażeniem jedną z odmian COVID-a.